Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W dzisiejszym odcinku będziemy już dobijać ostatnią statystykę, wiedzę odnośnie podtrzymywania życia do 100%, co już będzie no takim ostatnim krokiem do ukończenia gry. No chyba, że później coś jeszcze nam się okaże, że trzeba będzie zrobić, no ale zobaczymy. Tak więc kontynuujmy, zostało nam jeszcze parę też złóż zanieczyszczeń do oczyszczenia i to też będzie takie dopełnienie naszej takich kamieni milowych. Odnośnie tego mamy 22 na 23, został się właśnie nam ten zielony łab do zrobienia. Tutaj widzę, że już skończyliście oczyszczać, no to chodźcie tutaj. Mam nadzieję, że tu będzie już taka końcówka, że to będzie takie ostatnie pole zanieczyszczeń, które faktycznie będzie trzeba zrobić. Może nawet tak załapiesz dwa jednocześnie? No niestety nie. Dobra, to zróbmy tak. Tutaj już się kończy jedno pole, które chyba tylko było jedno. Też będzie trzeba przenieść. Ośrodek inżynieryjny się już zbudował. Dobra. A tak, ciebie jak wyślemy. Burza śnieżna, spoko. Ciebie jak wyślemy, to od razu ciebie będzie można do... A nie, ty jesteś tutaj, dobra. No to ty pójdź. Walcz z najeźdźcami, super. No i zadanie poboczne zrobione. Dobra, no to w sumie ty wejdź tutaj. Dobra, ciebie naprawimy zresztą też. Tutaj skończyliście. Jeszcze jak, super. No to weźcie się za to. To będą już chyba ostatnie tak naprawdę. No zobaczymy, jak zostaniemy osiągnięcie, to znaczy, że będzie już ostatnie. Dobra, weź tak, może, żebym widział. Ktoś ośrodki inżynieryjne zrobiły, no to z ciebie można zrobić gdzieś tam podtrzymywanie życia, żeby tylko było. Dobra, idź tutaj. A ty tak naprawdę chyba nie wiem, po co tu idziesz, bo tutaj już właśnie jest. No to idź tutaj może. A nie, tutaj też coś jest, no to tutaj. Dobra, i kolejnego można już zrobić. No to niech będzie, że z ciebie. No i ty pójdziesz chociażby... Coś skąpo, jeżeli chodzi o to podtrzymywanie życia. O, tutaj możesz iść, super. Tutaj brakuje tych budowek z rozrywką. No ale już jest 64 na 80, więc też zaraz się ukończy budowa. 95 jest. No zaraz się okaże, czy opłacało się to ośrodki inżynieryjne budować. Co tam się dzieje? Niech idzie. Super. Trochę już no niepotrzebne te punkty badań. Co już nie mamy? O dziwo, nie mamy. Dobra, no to trzeba zbudować, jak nie mamy tak. Dobra, raz. Niech będzie dwa. Zobaczymy, czy tyle nam starczy. Powinno starczyć w sumie. Jeszcze tylko 4%. Zobaczymy, to powinno być jakiś jeden dzień cały. Co tam się dzieje? Dobra, już odkaź. Dobra, na razie specjalistów w sumie nie ma sensu brać. Bo to co mamy może nam starczyć. Dobra, jeszcze tylko jeden dzień. No i będzie po wszystkim. Zobaczymy przynajmniej. Bez niepewności dwóch, spoko. Chyba, że to jeszcze jakaś dalsza część gry się odblokuje, nie wiem. Dobra, zbuduj posterunek. Podtrzymywanie życia. No i teraz na pewno w następnym dniu będziemy mieli już podtrzymywanie życia na 100%. Teraz tylko przeczekać następnego dnia. Dobra, w sumie jak mamy wolne miejsce, no to zwerbuj. Na pieniądze też jakoś nie narzekamy.
Okej. Okay. Jakieś pudełka z rozrywką może chcecie sprzedać? Tyle wam tego nasprzedawałem, że powinniście mieć tego trochę. Dawaj wszystkie. Masz strzelbę, masz myśliwską. Co tam ci mogę jeszcze dać z ciekawych rzeczy? Niech będą te zanieczyszczenia całe. Trochę kapusty. Niech będzie. No i 100%, dobra. Aktywuj bunkier. Zobaczmy, jak to zadziała. Opening the doors into the Doomsday Bunker is a symbol for a new beginning. Reaching this goal demanded many sacrifices. Dobra, jeszcze chwilę pokontynuujemy, żeby zdobyć to ostatni, ten ostatni kamień milowy. I potem wchodzimy do bunkra. Tylko jak wejść? Czy ja to tak jakby mówiąc trochę zepsułem? Że nie będę mógł już tutaj wejść, ani nic? No nie gadaj. Nie mogę wejść do bunkra? Nie do lekarza. Co ty gadasz? Najgorzej. Może tu gdzieś będzie. No to raczej nie. No najgorzej. No nie, no nie wiem. W sumie. No to trochę zepsułem, jakby nie patrzeć. Dobra, jak tam statystyki w ogóle? No, wyglądają dobrze w sumie. Co tam się dzieje przed bramą? No, niech będzie chociażby to. To zawsze lepiej mieć beton niż drewno. A Janko, użyć tego bunkra. Ciekawe. No dobra, może się pokusiłem zbytnio na ten kamień milowy ostatni. No cóż. Dobra, nie zbierają te wszystkie zanieczyszczenia. Tutaj 8 się zostało. Dobra, że ja ciekawe, jak to działa podczas apokalipsy, jakiejś tej katastrofy czy coś. W sumie nie wiem, żeby byli jacyś wychodzeni, żeby im zimno było. Dobra, można uznać, że działa. Cóż. Dobra, przenieś tutaj. Okej, spoko. Długo wam się jeszcze zejdzie z tymi? A tutaj już nic nie macie. Co, weszło to?
właśnie tutaj. Tutaj, ten zielony ład. No nie wszedł, czyli jeszcze gdzieś coś musi być. Dobra, zobaczmy. Zanieczyszczenie. Pauza. Gdzie może jakiś być? Aż tutaj. No i tutaj. No ale to nie to. Też nie to. No i gdzie są? No ciekawe. Nie mamy przecież już żadnych. I nic nie ma. No to super. Główną misję wziąłem, przetygowałem tylko po to, żeby nie dostać się. A nie, czekaj, tutaj jest. W tym miejscu jeszcze coś. Dobra. To poprzenieść wszystkie tam, żeby jak najszybciej to zebrać. Ten kamień nowy odblokować. Dobra, jeszcze okej. Rozbudujmy może jeszcze jedną turbinę wiatrową. Dobrze. Stać nam, że tak powiem. I co, szybko wy to ogarniacie? Myślę, że szybko. Jeden zabiera 5, czyli trzeba tak naprawdę 7 komunistów, żeby tutaj przyszło i to ogarnęło. Dobra. Skoro jeszcze daje radę tu przyjść. Dobra, niech pracują szybciej. Dobra, tu się buduje turbinka i tutaj zaraz to też będzie się budować, tylko niech ktoś przyjdzie i zacznie. Dokładnie tak. Konwój handlowy przybył, super. Dobra, weź więcej podzespołów. Potwierdź. Nie wziąłem. Ajajaj. Potwierdź, potwierdź, super. Jakoś nie śpieszy im się, żeby tutaj przyjść. Ty już wszystko ogarnąłeś, no to ciebie rozbieramy w takim razie. Nie ma co. Dobra. No, trochę energii w sumie oddało. Budowaliśmy dwie turbiny, no to jeszcze bardziej. O, 12 już się tylko zostało. 7. 2, no i jeszcze jedna osoba, niech tylko przyjdzie. Grupa ocalałych. O, nie będzie, że przyjmę. Takie skażenie się zrobiło. Niestety. No i zielony ład. Osiągnęliśmy, super. Dobra. To teraz najchętniej bym wszedł do tego bunkra. Tylko nie wiem jak. Co tu się dzieje? Niech będzie, że zaatakuje te obozy. Jakby tu wejść do tego bunkra? Chyba już nie znajdę jak. Tutaj też tego nie będzie. Tutaj w tym może gdzieś znajdę. Bunkier? No, chyba nie będę miał tutaj żadnych cennych informacji. No cóż, no to mamy, działa, to chyba najważniejsze. Więc tak, dziękuję widzowie bardzo za oglądanie tej serii. Było mi bardzo miło nagrywać ją dla was. Może jakąś inną serię się weźmie, ogarnie na dniach, coś pomyślę.
wymyślę i nagram. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków z serii, jak i do następnych odcinków z nowych serii. Dziękuję, no i cześć.